Cześć, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie w Zapytaj Beczkę, czyli programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań i są tylko głupie filmiki. Pierdyliard internautów zobaczył poprzedni odcinek i wyraził jednogłośną opinię. Zaczynajmy, albo jak to mówią muzycy, którzy przyjeżdżają do Polski dawać koncerty, dziak się masz! Zawsze mnie to śmieszyło swoją drogą. Wychodzi na scenę i w ostatnim momencie pyta kogoś, jak ma pozdrowić tłum. How to say, how are you? In Polish. Jak się masz? Potem taki koleś wychodzi przed pierdyliard ludzi i mówi: jak się masz? Bo nikt nie czai, że you po angielsku to jest liczba mnoga i pojedyncza jednocześnie. Witamy w Polsce, mamy 7 przypadków i wjedziemy ci prosto w dupę. Brykiety, brykiety. Czy kochasz konie? Ja jestem raczej nie z tych, ale dziewczyny uwielbiają mojego. Ten dowcip kazała mi powiedzieć dziewczyna, która stoi tam. I ją to śmieszy, ponieważ wie, że to nie jest prawda. Bazylion. Ile to ma zer? To jest liczba, którą ja odkryłem i która jest niniejszym większa niż Gogolplex. A Gogolplex jest największą liczbą i jej zapisanie zajęłoby dłużej niż żyjący wszechświat. I ma więcej zer niż liczba atomów we wszechświecie. Nie zmyślam tego, sprawdźcie sobie na Wikipedii. Moja liczba jest większa. Teraz ja powinienem dostać noba. Pytanie. Czy jak gram w Minecrafta, to jestem dziwny? Wiecie co, mniejsza z Minecraftem, ale ostatnio zauważyłem, że dużo z was używa takich nawiosów kwadratowych i pisze tam pytanie. Nie wiem, kto was tego nauczył, ale generalnie pytajnik wystarczy, żebym wiedział, że to jest pytanie. Ja nie wiem, kto wymyśla takie głupie tagi, ale ja wezmę wasze pytanie, nawet kiedy wy nie chcecie, żebym je wziął. Ponieważ w tym programie widzowie nigdy nie mają racji. Jeżeli tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to tak, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to tak, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to tak, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to nie, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to nie, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to nie. Ty, chory człowieku! Krzysiu, jeśli gram w grę, to czy sram w srakę? To jest możliwe tylko na konsolach przenośnych. Krzysiu, czy jeśli zadam ci normalne pytanie, to ty zrobisz z niego jakąś głupotę? Moi drodzy, ja nie zamieniam waszych pytań w głupoty. Ja jestem tylko zwierciadłem, w którym możecie się przejrzeć i zobaczyć, co tak naprawdę w was siedzi. Powiesz bum cf, ksz od tyłu? Nie muszę tego robić, ponieważ mamy do dyspozycji magię współczesnej technologii. Bum cf, ksz. Dlaczego mówi się człowiek ludzie, a nie człowiek człowieki, ludź ludzie? Albo jest są zamiast jest jestą, sest są? Zastanawiam się czasem, co było pierwsze, zawiła gramatyka czy frustracja Polaków na całe otoczenie? Bo popatrzcie, że gramatyka daje nam taki wentyl, w który możemy wpuszczać nasz internetowy hejt. Jak widzicie, że ktoś napisał artykuł, w którym jest jeden błąd gramatyczny na 10 tysięcy znaków, to go wytkniecie. Tak jakby cała reszta nie miała już żadnego znaczenia. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby takimi gramatycznymi faszystami były znane postacie historyczne. Podpisanie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Spoko, spoko, będziemy mieli tutaj różne prawa. O lol, literówka, sorry. Wydanie Magna Carta, czyli wielkiej karty swobód. No dobra, chłopi będą mieli tutaj troszkę lepiej. O, naprawdę nikt u was nie sprawdza tego, co publikujecie. 10 przykazań. No, tak wiadomo, no nie zabijaj, nie cudołóż. Z tego, co się obecnie dzieje na świecie, wynika, że tam była literówka. A my wszyscy jesteśmy trollami. Kto jest w końcu ojcem Pablito? Na to pytanie odpowiedź poznacie, jeśli wykupicie Zapytaj Beczkę Premium. Gratisowo będziecie odbierać 20 kanałów kablówki, których nikt nigdy nie ogląda. Ale zanim zacznę, to jeszcze następne pytanie, bo te tematy się trochę łączą. Czy wrzucasz trailery, żeby mieć więcej wyświetleń, czy rzeczywiście po to, żeby informować nas, co będzie w następnym odcinku? Zrozumcie to sobie raz na zawsze. Zrobienie trailera to jest osobna robota, to jest osobny film, który trzeba zmontować, wymyślić, zrealizować, opublikować, trzeba wszystkie te rzeczy zrobić. Czasami trzeba nawet nagrać coś kompletnie od nowa. Gdybym tych rzeczy nie nazywał trailerami, to byście się cieszyli, że są filmiki. Krzysiu się śmieje. A tak? Marudzicie! Czy ja was zmuszam do oglądania trailerów? Jakbym mógł, to bym was zmuszał, ale nie mogę, więc nie oglądajcie, jak się wam nie podobają. Naprawdę, w internecie jest strasznie dużo ludzi, którym nie pasuje, że pojawia się w sieci treść, która nie jest skierowana dla nich. Wiecie co? Wyłączcie tą stronę, która zbiera pieniądze na leczenie raka. Zróbmy sobie więcej filmików z Minecrafta. Czy da się rozkisić ogórka kiszonego? Is that what she said? Krzysiu, powiedz mi, lubisz takie anime jak Dragon Ball? Pewnie. Mój ulubiony odcinek to ten, w którym Songo odwraca się w stronę przeciwnika. Tak do połowy się odwraca, bo potem już zaczął się następny odcinek, w którym odwracał się o kolejne
30 stopni, bo cały obrót trwał 4 odcinki. Nie, nabijam się z Dragon Balla, a tak naprawdę oglądałem to jak pojebany. To co teraz powiem, to nie jest dowcip, tylko fakt. Jak był 11 września 2001 roku, zamachy na World Trade Center, to dla tych z was, których jeszcze na świecie wtedy nie było. To byłem strasznie zły, że mi kazali przełączyć odcinek, w którym Songo walczył z Frezerem, Frizą, czy jakkolwiek to tam tłumaczyli w tej wersji, na jakieś nudne wiadomości. Dekadę później terrorystów już się prawie pozbyliśmy, a Songo dalej walczy. Dlaczego w Kubusiu Puchatku sowa jest większa od tygrysa? To jest wszystko taka sztuczka filmowa, po prostu sowa jest zawsze bliżej kamery, bo tak ją ustawiali. Podobnie robili Hobbitów we Władcy Pierścieni. A żeby to lepiej zaprezentować, zapraszam mojego nowego asystenta, doktora Żabę. A jakie to okropne, żaba jest większa ode mnie. Rabbit. Czemu dziewczyny chodzą do toalety razem? Ach, jedna z wielkich tajemnic bycia nastolatkiem. Odpowiedź zawiedzie wszystkich, więc wam jej nie powiem. Krzysiu, dlaczego jak nauczę się na sprawdzian, to akurat będą te pytania, na które nie znam odpowiedzi? Ja mam dokładnie to w Zapytaj Beczkę zawsze. Zawsze znam wszystkie odpowiedzi, tylko nie te, o które wy pytacie. Dzisiaj na przykład byłem przygotowany z czcionek. Żadnego pytania o czcionki. Czemu chłopaki umieją powiedzieć bumcwksz, a dziewczyny mówią to bumcyfykszy? Takie pole do popisu, jak chodzi o seksistowskie żarty i budowę aparatu mowy. Ale zamiast tego szybki kurs, tam nie ma samogłosek. Jeśli ktoś ma słabą dykcję i ma problem, to może sobie tam troszkę udźwięcznić te wszystkie rzeczy i dodać samogłoski, żeby wygodniej schodziło z języka, jak Hiszpanie na przykład nie potrafią zacząć słowa od sty. I nie mówią stadio, tylko zawsze mówią estadio. Ale jak usłyszę, że ktoś mówi bumcyfykszy, to się ucieszę. Ale lepiej mówcie bumcwksz. Czy człowiek pędząc z prędkością światła równolegle z chmarą fotonów by je widział, czy też nie, skoro foton nie istnieje w bezruchu, a względem nas by się nie poruszał? Modelowo mówiąc, nie. Ale bardziej fantazyjnie byłoby odpowiedzieć, że dla tej osoby zatrzymałby się czas, więc i tak miałby to w dupie. I właśnie dlatego prędkość światła jest nieosiągalna, ponieważ nikt nie może mieć wszystkiego tak nieskończenie w dupie. Czemu we wszystkich filmach od 12 lat w scenie, gdy kobieta wychodzi z łóżka goła, zasłania się kołdrą mimo tego, że jest sama lub z mężem, z którym wcześniej uprawiała seks? Powiedziałem seks! Większy paradoks kobiecego myślenia można zaobserwować w kwestii bikini kontra bielizna. Bikini! O, patrzcie na mnie! Wszystko mi widać! Ale to spoko, bo to jest bikini. Bielizna! Naprawdę, dziewczyny, miejsca, gdzie my patrzymy, i tak są zakryte. Brykiety, brykiety. I to tyle w nowym odcinku Zapytaj Beczkę. Dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się za tydzień z pytaniami wideo.